Chcę wierzyć w jakiegoś Jezusa, który naprawdę nie jest Bogiem, a ja tylko sobie wmówiłem, że jest Bogiem, tak? Dlatego też szukam dowodów na to i próbuję sobie zrozumieć pewne rzeczy. I tym się chcę z wami dzielić. Jaki jest problem w ogóle z tym, żeby zrozumieć, co oznacza pojęcie, że Jezus jest Bogiem? Chodzi o to, że Jezus był Żydem. Się urodził jako Żyd w rodzinie żydowskiej, wśród Żydów rozmawiał, ich nauczał. I kłopot jest taki właśnie, że normalnie każdy Żyd odróżnia Boga od człowieka. W innych narodach bywa z tym różnie. Bo gdyby jakiś Hindus przyszedł i powiedział, że on jest Bogiem, to wszyscy by powiedzieli, o, oczywiście, no bo każdy jest Bogiem przecież, nie tylko w różnym stopniu. Gdyby cokolwiek faraon, czy cesarz, czy rzymski, czy jakiś grecki król powiedział, że jest Bogiem, wszyscy by powiedzieli, no tak, jesteś cesarzem wcielonym bóstwem, tak? Dla nich nie było w ogóle żadnego problemu. Natomiast dla Żyda jest problem. Bo Żydzi dokładnie wiedzą, co to jest Bóg i dokładnie wiedzą, co to jest człowiek. I kiedy Jezus przyszedł i powiedział, że On jest Bogiem, gdyby tak rzeczywiście było, to Żydzi by po prostu nie mogli tego przyjąć. I dlatego z tym jest problem. I ja ten problem rozbiłem na trzy... Znaczy takie pytanie. Po pierwsze, jeśli Jezus jest Bogiem, no to czy z tego wynika, że jest dwóch Bogów? Po drugie, czy w ogóle sam Jezus mógł uważać siebie za Boga? No bo w końcu był Żydem, tak? Jeśli był Żydem i rozumiał, że Bóg to jest Bóg, a człowiek to jest człowiek, no to byłby kłopot, gdyby się okazało, że on rzeczywiście uważał siebie za Boga. Druga sprawa, czy apostołowie uważali Jezusa za Boga? No bo oni też byli Żydami. No i dalej jest pytanie, kiedy w ogóle i kto zaczął uważać Jezusa za Boga? Czytałem sporo książek na ten temat i przeważnie wszyscy, którzy próbują wykazać, że Jezus nie był Bogiem, tylko ludzie wymyślili, że On Bogiem był i sobie ubóstwili Go, stawiają tezę tego typu, że dopiero kiedy Kościół zrobił się pogański, no to poganie swoją wiarę właśnie w bóstwo człowieka przenieśli też na Chrystusa i zostało to już tak w Kościele. Czyli to tak mówią o połowie II wieku, że kiedy właśnie pogan już było bardzo dużo, no to właśnie tego typu wierzenia się pojawiły. Spróbujemy zobaczyć, jak to było w rzeczywistości, przynajmniej w świetle tych dokumentów i dowodów historycznych, które mamy. Pierwsza rzecz bardzo ciekawa, że posiadamy, my, no, historycy, archeologowie posiadają papirus, tak zwany papirus Rylandsa, który zawiera fragment Ewangelii według świętego Jana. I na tym fragmencie jest kawałek akurat nie mówiący bezpośrednio o bóstwie Jezusa. Zawiera on wersety 18 od 31 do 33 i na drugiej stronie 37 do 38, też nie w całości. Są to tylko kawałeczki słów właściwie i te fragmenty słów dokładnie pasują do Ewangelii Jana. Jest stwierdzone jednoznacznie, że ten papirus został spisany około 120 roku. To, że te wszystkie słowa i litery dokładnie pasują do tekstu Ewangelii, potwierdza, że tekst Ewangelii Jana już wtedy był dokładnie taki, jak i ten, który my dzisiaj czytamy. 120 rok. Wiemy, że Ewangelia Jana zaczyna się od słynnego prologu, który jednoznacznie nazywa Jezusa Bogiem. Czyli w 120 roku na pewno ludzie, Kościół miał Ewangelię Jana i na pewno czytał o tym, że Jezus jest Bogiem. Kolejna sprawa, jest jeszcze trochę papirusów, o których no, nie mamy pewnej wiedzy, czy one rzeczywiście pochodzą z tego okresu, czy z innego, ale czytałem różne opracowania, które udowadniają całkiem sensownie, że ten papirus H90 również pochodzi
z tego okresu, około lata 21 wieku. Jak widać, on jest bardzo zniszczony, dlatego też trudno określić dokładnie. Ale on zawiera taki werset z Ewangelii Świętego Jana, który mówi: odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Czyli widzimy, że jest jakiś tam twardy dowód, że w latach 21 wieku pisma Kościoła, Ewangelia Jana w szczególności, już były znane, czytane i w nich stwierdzenie boskości Jezusa pojawia się jednoznacznie. Również są inne ciekawe dowody, między innymi w latach 110-112 żył taki człowiek, Pliniusz młodszy, znaczy dłużej wiadomo, ale w tym czasie on pisał różne takie utwory literackie, które pisał w postaci listów. Wiadomo, że jemu chodziło o to, że to jest książeczka, czy jakieś, o teraz byśmy powiedzieli, że on pisze artykuły do gazety, na przykład Bójcie się. I te artykuły były w postaci listów. On pisze do kogoś i dzieli się różnymi spostrzeżeniami. I on napisał takich listów 247. I w jednym z nich napisał takie coś. Błąd i wina chrześcijan polegały na tym, że mieli zwyczaj w wyznaczonym dniu zbierania się przed świątynią i wygłaszania modlitwy pochwalne na cześć Chrystusa jako Boga. Z tego zdania wynika jednoznacznie, że Pliniusz nie był wierzący, ale on widział, w co wierzą chrześcijanie, bo to zanotował i określił to jako błąd i wina. No są głupi, uważają Chrystusa za Boga, ale mamy dokładny zapis historyczny, że w tym czasie chrześcijanie na 100% uważali Chrystusa za Boga. Również Ignacy, biskup antiocheński, który był uczniem świętego Jana Apostoła, około roku 107 został zaaresztowany i postanowiono go rzucić na pożarcie lwów. No tak zabawa fajna, nie? Biskup nadaje się do tego najlepiej, stwierdzili Rzymianie, i go wieźli do Rzymu, ale on poprosił ich, żeby mu pozwolili spotkać się po drodze z wierzącymi, z członkami Kościoła. I mu pozwolili. I miała miejsce niesamowita rzecz. Człowiek, który wiedział, że zostało mu dosłownie dni życia, zamiast płakać i szukać pociechy, pocieszał wszystkich chrześcijan, którzy go odwiedzali po drodze i z którymi się spotykał. On się z nimi spotykał i mówił im o nadziei życia wiecznego. I mówił o czym? Że Jezus jest Bogiem. Tak głęboko do tego się posunął, że nazywał siebie Ignacym zwanym Teoforem. Teofor to jest z greckiego ktoś, kto niesie ludziom Boga. Ponieważ on niósł ludziom Chrystusa, to w tym określeniu zawsze to jest prawda, że on był przekonany, że Chrystus jest Bogiem. Ciekawe jest, że on również obala takie herezje, no bo były dwie skrajne herezje. Jedni mówili, że Chrystus był wyłącznie Bogiem i niczym więcej, żadnego człowieczeństwa w nim nie było. A inni szli w drugą stronę, że on był tylko człowiekiem i nie był żadnym Bogiem. Ignacy obala obydwie te herezje i mówi, że Jezus był jednocześnie Bogiem i człowiekiem. I to były lata około 107, pierwsze dziesięciolecie drugiego wieku. Czyli możemy sobie zauważyć, jeśli w czasie życia Jezusa, tak pierwsze 30 lat, a potem w tradycjach pustnych i w okresie spisywania Ksiąg Nowego Testamentu jeszcze myśmy tego nie dotknęli, to już na pewno w drugim wieku mamy twarde dowody różnorodne tego, że rzeczywiście w drugim wieku wiara w Chrystusa była powszechna w całym Kościele. No więc trzeba zadać sobie pytanie, czy są dowody na to, że jeszcze w pierwszym wieku Jezusa uważano za Boga? No oczywiście dobrze byłoby wiedzieć, czy apostołowie uważali Jezusa za Boga. I tu chcę się podzielić jedną rzeczą, niestety bardzo krótko ze względu na ograniczenia czasowe. To jest imię Boga. Nie wiem, czy zwracaliście kiedyś uwagę na to, że Żydzi generalnie nie wymawiają
Oni, może ktoś widział żydowski modlitewnik na przykład, albo jakieś inne artykuły żydowskie. Tam, gdzie pojawia się imię Boga, Żydzi nigdy nie zapisują go jako imię Boga. Piszą albo Hashem, albo Pan, albo Adoszem w ogóle. Tak? I nawet w mowie, kiedy czytają teksty z Pisma Świętego, nigdy nie wymawiają tego imienia. To wiąże się z tym, że oni są przekonani, że gdyby użyli imienia Bożego nadaremno do czczy rzeczy, to stałoby się coś strasznego. To się wiąże z tym, że to przykazanie odnośnie imienia Bożego jest właśnie tak sformułowane. Nie będziesz używał imienia Bożego do czczy rzeczy, po hebrajsku laszal, bo Bóg nie zostawi bez kary nikogo, kto używa imię Boże do czczy rzeczy. W czasach Jezusa sytuacja wyglądała tak, że wszyscy wiedzieli, jak się wymawia imię Boga, to składające się z czterech hebrajskich liter, wszyscy wiedzieli, ale nikt tego nie wymawiał. Tylko raz w roku arcykapłan, kiedy przychodził składać ofiarę pojednania za cały Izrael, w miejscu najświętszym, przed ołtarzem, mógł wymówić imię Boga. Wszyscy inni natomiast wiedzieli, jak ono brzmi i ponieważ ono oznacza ja jestem, to nie wiem, czy pamiętacie scenę Bogójców. Wyszli aresztować Jezusa i mówi, kogo wy szukacie? Jezusa z Nazaretu. Wtedy Jezus powiedział, ja jestem. A oni co zrobili? Padli na twarz. Dlaczego? Bo on powiedział to słowo. I oni usłyszeli to słowo i musieli paść na twarz, żeby to nie było do czczych rzeczy. Ale Jezus powiedział to w odniesieniu do siebie. O tym jeszcze za chwilę. W tej chwili skupmy się na przekonaniach właśnie Żydów w czasach Jezusa. Tu jest taki ciekawy papirus z Qumran, on ma numer 11QS, bo wszystkie papirusy są ponumerowane i dokładnie badane. I jeśli ktoś odrobinę wie, jak wygląda pismo hebrajskie, to zauważy, że cały tekst jest napisany literami aramejskimi, zapożyczonymi od Aramejczyków z czasów niewoli babilońskiej. Natomiast tylko imię Boże, te cztery literki, pojawiają się wszędzie czcionką starohebrajską. Z czasów króla Salomona, króla Dawida i jeszcze starszych. To jest niesamowite. Dlaczego oni to zrobili? Dlatego, że chcieli, to ktoś, kto to przepisywał to do celów liturgicznych. No bo wiadomo, psalmy to jest modlitewnik najstarszy chyba na świecie i najdłużej używany. To jest modlitewnik, który był używany w liturgii. I kiedy ktoś recytował, to żeby on, nie daj Boże, nie przeczytał tego imienia, tak jak to brzmiało, zostało ono napisane innym alfabetem. I wtedy lektor tamto widział i wiedział, że on zamiast tego musi przeczytać słowo Adonai, albo Hashem, albo coś innego. I żeby było ciekawie, również w greckich manuskryptach to samo zjawisko można zaobserwować. Tu widzimy tekst napisany po grecku, żeby nawet jeszcze śmieszniej było. Grecki się czyta w drugą stronę, ale tam, gdzie pojawia się imię Boga, no to było zapisywane od drugiej strony, od prawej do lewej. Czyli skryba musiał się naprawdę ostro namęczyć, żeby to tak zapisać, ale to robił. Tylko po to, żeby nikt, nie daj Boże, nie przeczytał głośno tego imienia i nie wyszło to, że zostało ono użyte do czczych rzeczy. I to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że kiedy Żydzi pisali cokolwiek, to takie pisemne wyodrębnienie imienia Pana miało spowodować, że człowiek rozróżniał, że w tym miejscu chodzi o Boga, a nie o jakiegoś Pana. Bo gdyby to było tylko napisane słowo greckie Kyrios, no to czytający by w sumie niekoniecznie musiał wiedzieć, czy chodzi o Pana Boga, czy o jakiegoś tam Pana Kowalskiego. I jest bardzo ciekawe takie zjawisko w chrześcijaństwie. Od dawien dawna używa się w dokumentach starych takie skróty ciekawe, które zostały nazwane przez naukowców nomina sacra.
czyli święte imiona. I one są zapisywane w taki charakterystyczny sposób. To jest jakiś skrót, na przykład zamiast Jezus Chrystus jest ISHS i z góry jest taka kreseczka pokazująca, że to jest ściągnięcie, że to jest skrót od właśnie tego, tego wyrazu pełnego. I te imiona święte, nomina sacra, miały właśnie pokazać, że człowiek, który czyta czy pisze Nowy Testament, tekst Nowego Testamentu, to od razu by wiedział, że jeśli napisane jest słowo Kyrios, no to to jest Pan Kowalski. Ale jest napisane skrótem KS, tak jak tu z jednego papierosu wziąłem to zdjęcie, to to oznacza, że to nie jest Pan Kowalski, tylko Pan Wszechświata, Wszechmogący Bóg. I najciekawsze jest to, że te skróty odnoszą się tylko do Boga i Jezusa w Nowym Testamencie. Bóg i Jezus są jednakowo oznaczeni literami właśnie skrótem KS. Niestety musimy przeskoczyć, bo czasu na wszystkie szczegóły nie mamy. To jest takie rozważanie na temat podobieństw w kopii Ewangelii Jana, papirusu T66 z papirusami z Nachal-Heber. Nie będziemy tego omawiać, ale tam też są imiona święte, imiona ściągnięte, takie napisane. Tak samo papirus 85 roku listy świętego Pawła, który to jest papirus T46, który zawiera również imiona sacra. Nomina sacra widzimy Kyrio, Christo, Theos. To są takie właśnie skróty widoczne w całym manuskrypcie, bo jest bardzo duża część tego rękopisu zachowana. No i przeskoczymy przez te wszystkie rozważania. Chcę tylko zaznaczyć, że mamy z lat 60. i z lat 80. dowody na to, że w Ewangelii Mateusza przepisywanej w latach 60. i w listach Pawła przepisywanych w latach 80. Jezus był przyrównywany do Boga właśnie w pisaniu imienia skrótem. Tak? O nim pisano i o Bogu Kyrios skrótem KS. W żydowskiej mentalności, bo to były czasy apostolskie, Kościół miał wtedy centrum nie w Rzymie, tylko w Jerozolimie i większość biskupów Kościoła to byli Żydzi, większość skrybów to też byli Żydzi i w ich mentalności to oznaczało dokładnie wyznanie wiary w Jezusa jako Boga. I to my musimy zdawać sobie z tego sprawę. To nie było tak, że sprowadzono jakiś pogan, którzy mogliby sobie coś dodać do nauczania apostołów w drugiej połowie pierwszego wieku. Tylko to byli ludzie, którzy jeszcze w pierwszym pokoleniu znali Chrystusa, albo inni, którzy zostali przez nich zewangelizowani. I dlatego uprawnione jest pytanie, czy Jezus uważał siebie za Boga? Może tylko wracając do tego, chcę wam powiedzieć, że Żydzi sobie nawzajem opowiadają w postaci kawału coś takiego, że nikogo nie zdziwi Żyd, który jest ateistą, albo Żyd, który jest buddystą, albo Żyd, który jest muzułmaninem. Każdemu może coś tam podbić, ale Żyd, który uwierzy, że inny Żyd jest Bogiem, musi być wariatem. I dlatego naprawdę to jest bardzo ważne. Więc musimy zadać sobie pytanie, czy Jezus naprawdę uważał siebie za Boga? I jeszcze raz podkreślam, to nie jest tematem tej konferencji, ale mamy naprawdę mnóstwo dowodów na to, że tekst Nowego Testamentu nie został zmieniony od czasu jego napisania. Często spotykam się z różnego rodzaju zarzutami i próbami zdyskredytowania tekstów Nowego Testamentu. Mówi się, że tam w ciągu tych 2000 lat to Kościół tam pozmieniał wszystko, coś wyrzucił, coś dodał i to mówią ludzie z poważnymi tytułami.
książkami naukowymi, ale nie znalazłem ani jednej rzetelnej pracy naukowej, która by wykazała przynajmniej jeden akapit, który był usunięty z Nowego Testamentu albo dodany. Nie ma takiego czegoś. W chwili napisania od pierwszego wieku już Nowy Testament był taki, jaki dzisiaj go mamy. Oczywiście są różne różnice, ale o tych różnicach też nimi się zajmują naukowcy i wykazują, w jaki sposób to powstawało i dlaczego, tak? A z tych samych ksiąg wystawa od pierwszych wieków, tych spisane są teraz? One były przepisywane, tak, tak, ale oczywiście. W czterech Ewangelii, tych listów, tych... Tak, pewnie to jest pytanie o kanon, tak, które były. Oczywiście są różne tam warianty, ponieważ Kościół był na całym świecie i w jednych kościołach na jedne księgi bardziej zwracano uwagę, na inne mniej. I dlatego w pewnym momencie musieli zebrać się biskupi i ustalić, tak, bo zaczęły się pojawiać fałszywe księgi, zaczęły się różne takie dziwne rzeczy dziać i żeby była jedność, to ustalono ten kanon. I jeden z warunków właśnie przyjęcia do kanonu jakiejkolwiek księgi było to, że ona była powszechnie znana i z niej korzystano w czasie liturgii. No więc, jeśli przyjmujemy, że Nowy Testament jest dokumentem wiarygodnym, no to musimy zauważyć, że mamy w Nowym Testamencie jakby trzy grupy dowodów. Pierwsza rzecz to są wypowiedzi samego Jezusa na swój temat. Druga rzecz to jest to, za co Jezusa skazali na śmierć. No i trzecia to jest zmiana przekonań apostołów, którzy byli żywymi ludźmi, mieli jakieś przekonania, coś u nich w życiu się zmieniło i też pamiętajmy, że byli to Żydzi. Więc pytanie, czy Jezus uważał siebie za Boga? Co on mówił o sobie? No popatrzmy. Mówi tak, jest mi dana cała władza w niebie i na ziemi. Kto mnie widział, widział też Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, na przykład mnie, ja bym wyszedł na stary rynek w Poznaniu i zaczął mówić, jest mi dana cała władza w niebie i na ziemi. Kto mnie widział, widział Ojca. Tak? Co by ludzie pomyśleli? Myślę, że wezwaliby pogotowie, tak? Ale bądźmy rozsądni. Jezus takie rzeczy mówił i tłumy go słuchały. I w tym momencie są dwie możliwości. Albo to, co on mówi, jest prawda, albo to jest kłamstwo. Jeśli jest prawda, to bardzo dobrze. Jeśli to jest kłamstwo, to znowu są dwie możliwości. Albo on kłamał świadomie, wiedział, że nie jest Bogiem i kłamał, albo nie wiedział, że nie jest Bogiem. Nie był Bogiem, a mu się wydawało, że jest Bogiem i kłamał nieświadomie. Ale bądźmy realistami. Jak zachowuje się człowiek, który świadomie wprowadza tysiące ludzi? Jak on się zachowuje? On mówi na przykład, mam władzę przebaczenia grzechów. Wszyscy Żydzi wiedzą, że nie ma władzy przebaczenia grzechów, tak? I w tym momencie, jeśli on świadomie ich poszukuje, to musi liczyć się z tym, że zostanie mu kłamstwo wykazane. W całej historii Nowego Testamentu nie znajdziemy ani jednej sytuacji, gdzie Jezus by został przyłapany na jakimkolwiek kłamstwie. Tak? I zobaczcie, nikt nigdy by nie poszedł za człowiekiem, który by nie miał jakichkolwiek dowodów na to, że ma prawo to wszystko powiedzieć. Czujecie? Ale jeśli on być może myślał, że jest Bogiem, ale Bogiem nie był i takie rzeczy wygadywał, to ja zadam pytanie, czym się on różni od człowieka, który myśli, że jest Napoleonem? Wiedzi i powie, ja jestem cesarzem Napoleonem. Albo ja jestem sadzonym jajkiem. To jest tego typu sytuacja. To musiałby być wariat. Ale czy Jezus był wariatem? Czy Jezus w jakikolwiek sposób się zachował tak, żeby można było
go posądzać o chorobę psychiczną? Myślę, że nie, bo nawet komuniści, ateiści, kiedy próbowali analizować postać Pana Jezusa, to przyznawali się do Niego, ale w taki dziwny sposób. Mówili, że Jezus to był bardzo radykalny, pierwszy rewolucjonista i komunista na świecie. Więc jeśli oni nawet do Niego się przyznawali i uważali Go za rozsądnego, dobrego, mądrego człowieka, to chyba nie był wariatem. Czyli została nam tylko ta jedna możliwość. On naprawdę wiedział, co mówi i był przekonany, że jest Bogiem i miał na to dowody i się nie bał, że ktoś go o coś zapytał. Kazanie na górze. Takie kazanie, które nam się wydaje być w jakiś sposób w miarę oczywiste, tak my rozumiemy, o czym Jezus mówi do nas. Się okazuje, że jeśli posłuchamy kazanie na górze uchem żydowskim, jak to zrobił Rabbi Neustadt. Bardzo ciekawa postać jest taka książka, ona jest przetłumaczona na język polski. Rabin rozmawia z Jezusem. I on tam pokazuje różne swoje odczucia w reakcji na słowo Jezusa. I on mówi, oto przychodzi nauczyciel Tory, czyli żydowski rabin, który mówi we własnym imieniu to, co Tora mówi w imieniu Boga. Dla niego jako rabina to jest nie do przyjęcia. Żaden Żyd nie może mówić, że on nadał Żydom Torę, a Pan Jezus w taki sposób mniej więcej formuje swoje wypowiedzi. I dlatego rabin Neustadt uważa, że dalej nie ma o czym dyskutować i Pana Jezusa odrzuca, bo po co on ma wierzyć w Żyda, który twierdzi, stawia siebie na miejscu Boga. Ale niestety Pan Neustadt, rabin Neustadt, popełnił mały błąd, bo on absolutnie odrzuca wszystko, co Jezus robi. A Jezus czyni cuda, ale nie po to, żeby uczynić cud. On nie może normalnie wziąć i zrobić paralityka. On weźmie i powie, są ci przebaczone grzechy. No wtedy życie od razu tak jak mówię, jak to może tak mówić? A on mówi, tak, nie wierzycie, że mu odpuszczone grzechy? No to niech on wstanie i pochodzi, żebyście się przekonali, że ja nie rzucam słów na wiatr. I ten wstaje i chodzi. I Żydzi mają problem, dlatego że jeśli on jako człowiek czynił z siebie Boga, to Bóg do niego się nie przyznał. No takie jest żydowskie rozumowanie. Człowiek może uzdrowić mocą Boga. I przeważnie żydowscy rabini i charyzmatycy uzdrawiali modląc się i wiedzieli wszyscy, że to Bóg uzdrowił. Jak Bóg wysłuchiwał czyjeś modlitw, to wszyscy wiedzieli, że on to pobożny człowiek. A ten wyraźnie bluźni, bo dla Żyda to jest bluźnierstwo. Mówi, jest Bogiem, to Bóg powinien go piorunem porazić. A zamiast tego Bóg się do niego przyznaje i uzdrawia człowieka. To jest niesamowite. Nie wiem, czy pamiętacie fragment z Dziejów Apostolskich, jak zginął król Herod. Wyszedł do mieszkańców Tyru i Sydonu, a oni wołali, to nie człowiek, to Bóg do nas przemawia. A on zamiast ich błędu wyprowadzić, że przecież jestem człowiekiem, wbił się w pychę. Co się z nim stało? Zmarł w bardzo krótkim czasie. I co ciekawe, Żydzi by się spodziewali, że to samo stanie się z Jezusem. No bo to dla Żydów jest normalne, kiedy ktoś wywyższa się i stawia siebie na równi z Bogiem, Bóg powinien do niego się nie przyznać i pokazać wszystkim. Znaczy oni przede wszystkim muszą zareagować, ale Bóg do niego nie może się przyznawać. A Pan Jezus pokazuje, że Bóg do niego się przyznaje. I dlatego w kulturowo-religijnym kontekście judaizmu wypowiedzi Jezusa oznaczają dokładnie to, w co my wierzymy. Czyli to, że On jest Bogiem. Skazanie Jezusa jest niesamowicie ważnym elementem w tym rozumowaniu, ponieważ mamy wielokrotnie dowody na to, że Żydzi nie mogli znaleźć na Niego ani jednego haczyka, oprócz tego jednego. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. O szabacie dwa słowa. Tu jest napisane, nie tylko nie zachowywał szabatu,
To jest bardzo sporne słowo, ponieważ gdyby Żydom się udało wykazać, że Jezus naprawdę złamał szabat, to wtedy mieliby prawo go ukamienować, bo w prawie jest napisane, kto łamie szabat, musi być ukamienowany. Ale to, co oni nazywali, że on nie zachowuje szabatu, oznacza tylko tyle, że on nie robił wszystkiego tego, co oni robią. I w którymś momencie można byłoby powiedzieć, że on szabat złamał, ale gdyby Żydzi do tego się przyznali, że on złamał szabat, to wtedy musieliby uznać na pewno, że jest Bogiem. Sytuacja była bardzo prosta. Może pamiętacie, uzdrowienie człowieka, który był niewidomy od urodzenia, dokonało się szabat. Co to znaczy człowiek niewidomy od urodzenia? To oznacza, że on nie miał narządu wzroku, po prostu normalnie. Dla Żydów on nie miał oczu. I teraz przychodzi Jezus i stwarza mu oczy. Szabat. Tragedia. Bo szabat Żydzi oddają z powrotem Bogu jego władzę nad światem. Zachowanie szabatu polega na tym, że Żydzi przez 6 dni coś tworzą, robią, przetwarzają, stwarzają, ale w dniu siódmym mówią, dzisiaj my nic nie możemy zrobić, przywracamy z powrotem władzę Bogu i tylko Bóg może cokolwiek robić w tym dniu. Przychodzi Jezus, stwarza wzrok i mówi, mój Ojciec działa i ja działam. Tragedia. Bo Żydzi, którzy to usłyszeli, mają dowód na to, że Jezus jako Bóg dzisiaj działa w szabat. I mówi, ja jestem Panem szabatu. Co znaczy Pan szabatu? To jest ten, który szabat ustanowił i ten, który w szabat działa. Absolutnie jednoznaczne. I w tym momencie Żydzi mówią, że on szabatu nie zachowywał, ale mają z tym problem, ponieważ jeśli on rzeczywiście w tym dniu działał stwórczo, tak jak Bóg, to znaczy i mówi, że miał prawo, to znaczy, że rzeczywiście jest Bogiem, który stworzył świat i stworzył szabat. Mówią też, nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Tak? Dla nich to jest bluźnierstwo wymagające się kary śmierci. I kulminacyjny moment. Jezus milczał, nie odpowiedział. Znowu zapytał go arcykapłan. Na pytanie arcykapłana Jezus już nie mógł nie odpowiedzieć. I rzekł, czy arcykapłan, czy ty jesteś syn, Chrystus, syn błogosławionego? A Jezus rzekł, ja jestem. Myślę, że on znowu użył tego samego imienia Bożego. Tak. Ten szabatu, bo jak skrywał głosy z uczniami, to nie było działanie. To nie było złamanie szabatu. A to nie było. Potem dobrałem czas. Jan jest. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Koniec, kropka. Zobaczcie, niektórzy mówią, no w sumie Jezus nic takiego nie powiedział. Nie powiedział im, ja jestem Bogiem i tak dalej. Ale ta odpowiedź w kontekście postawionego pytania oznacza, że Jezus to wszystko odnosi do siebie. I arcykapłan dokładnie tak tę wypowiedź zrozumiał. Wtedy arcykapłan rozdarł szatę swoje i rzekł, no a co nam potrzeba jeszcze świadków, wszak słyszeliście bluźnierstwo. Rozdarcie szat u Żydów oznacza akt rozpaczy, przede wszystkim kiedy ktoś umiera. Żydzi nawet mają takie specjalne ubranie do rozdarcia szat. Nacięte, trochę zaszyte, jak ktoś umiera, nakładają to ubranie, rozdarcie szat. Potem zaszywają się przyda, nie zaczyna. Ale nie wiem, czy arcykapłan zdążył się przebrać nawet. Bo jak to usłyszał, to on wiedział, że jeśli on nie zareaguje w ten sposób, to Pan Bóg na pewno się bardzo zdenerwuje na wszystkich Żydów. Bo on, arcykapłan, reprezentował naród żydowski. On usłyszał Żyda, który mówi o sobie, że jest Bogiem i musi zareagować.
Jego reakcją jest rozdarcie szat. Dla nas ten człowiek nie żyje. My do niego się nie przyznajemy. Czujecie to? Podobnie życi się zachowują dzisiaj, kiedy ktoś w rodzinie przyjmie chrzest, przejdzie do kościoła, to Żydzi rozdzierają szaty i mówią, że nie znają tego człowieka, on nie żyje. Tak? Gdybyście na przykład próbowali znaleźć w dokumentach żydowskich informacje o rabinie Zollim, on był naczelnym rabinem Rzymu, to nic tam nie znajdziecie. Dla nich ten człowiek nie istnieje, bo on przyjął chrzest. Uwierzył w Jezusa i został chrześcijaninem i dlatego oni się do niego nie przyznają. Na tej samej zasadzie. Arcykapłan po prostu stwierdził, że jest tylko jedna możliwość uchronienia Izraela od gniewu Bożego. Rozdarcie szat i pozbycie się bliźniercy. Decyzja Sanhedrynu w tym momencie oznacza tylko to, że oni wszyscy bardzo dobrze zrozumieli wypowiedź Jezusa na temat Jego boskości. I trzeci punkt. Zmiana przekonań apostołów. Ciekawy fragment. Kiedy Jezus uciszył morze. No, dla nas, my jesteśmy przyzwyczajeni, że różne rzeczy robi, tak, wreszcie, nie? Ale dla tych ludzi to było coś niesamowitego. Oni dopiero wtedy zaczęli zadawać sobie pytanie, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Kim on jest? Dlaczego to pytanie? Dlatego, że każdy Żyd wie, że tylko Bóg jest w stanie zamienić burzę w wietrze pogodne, a fale morskie umilkają. O tym jest mowa w psalmie. Bo kiedy Żyd się modli, żeby był deszcz, może być deszcz, albo żeby deszcz przestał padać, to może przestać padać. A Eliasz tak robił, koni zakreślający koło tak robił, święty Jakub tak samo robił, a i każde dziecko żydowskie potrafi takie rzeczy. Ale kiedy jest burza, nikt nie jest w stanie jej powstrzymać. A Pan Jezus przyszedł. Spokój mówił i burzą cicho. I wtedy jest pytanie, kim on jest? W innym fragmencie opowiadającym o tym samym jest napisane, że oni upadli przed nim na twarz i wyznali, że on jest Synem Bożym. I to jest to samo. Kolejna ciekawa rzecz. Tomasz powiedział w którymś momencie, Pan mój i Bóg mój. Zobaczył Jezusa zmartwychwstałego, dotknął jego ran i powiedział, Pan mój i Bóg mój. No niektórzy mówią, on nic takiego nie powiedział. Powiedział Pan mój do Jezusa, że jest Jego Panem. No i o Bogu powiedział, że Bóg Jego też jest Jego Bogiem, nie? Ale kochani, święty Tomasz był Żydem. A Żyd, kiedy widzi coś dziwnego, nie mówi Pan mój i Bóg mój, tylko mówi Baruch Ata Adonai Melech Haolam Asher i tam coś dodaje w zależności od sytuacji. Czyli błogosławiony jesteś Panie Boże, Panie Boże, nasz Król Wszechświata, który coś tam, coś tam. I tak na przykład, żeby zobaczył żyrafę, zdziwi się i powie takie błogosławieństwo. Albo piorun strzeli, to jest specjalne błogosławieństwo na piorun. Że do toalety pójdzie, jest nawet na to specjalne błogosławieństwo. Na wszystko mamy błogosławieństwo. Nie wiem, czy oglądaliście skrzypka na dachu. Tam było pytanie, czy jest błogosławieństwo na cara? No nawet na cara jest błogosławieństwo. Niech trzyma go Bóg z dala od nas, tak? Pamiętacie to. Więc święty Tomasz, jako normalny Żyd, powinien tutaj powiedzieć typowe żydowskie błogosławieństwo. Zamiast tego on mówi, Pan mój i Bóg mój, czyli nie mówi Adonai Eloheinu, tylko mówi Adonai, a Adonai Betelohai, czyli Pan mój i Bóg mój. Jednoznacznie to jest wyznanie wiary, że Jezus jest Bogiem. Kolejna sprawa. Święty Jan po żydowsku, Johanan ben Zeldai, który też był Żydem z krwi i kości, zawsze uważał, że człowiek nie może być Bogiem, a Bóg człowiekiem napisał w swojej Ewangelii. Bogiem było Słowo, a Słowo ciało się stało, zamieszkało wśród nas. Rabbi Shaul Starsu, który po I
pierwsze był rabinem, doskonale wiedział, co Żyd może mówić, czego nie może, który chętnie kamienował Szczepana za to, że ten Szczepan odważył się zobaczyć Jezusa po prawicy Boga. I tenże rabin Szaul po paru latach napisał: on, czyli Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być Bogiem, lecz ogodził samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. To napisał Żyd, rabin. I teraz wszyscy Żydzi powinni powiedzieć: zwariował. Ale nie. Rabin Szaul był zdrowym człowiekiem, tylko coś się stało, co zmieniło jego zdanie. I zobaczcie, co on pisze do swoich, o swoich rodakach. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I chciałem tutaj wyjaśnić te dwie rzeczy. Bardzo ważne, ponieważ to jest pismo rabiniczne. Czytałem dużo pism rabinicznych i zawsze, kiedy rabini mówią o Bogu, nagle mówią: błogosławiony On. Kiedy mówią o czymś, o czym nie chcieliby, żeby to się wydarzyło, to mówią: nie daj Boże. Znacie, taki kawał jest, że kupił nowy dom i opowiada przyjacielowi, oprowadza go i mówi: no zobacz, tu jest moja biblioteka, tu jest mój pokój pracy, to jest moja sypialnia, a tu jest pokój jadalny, w którym może jednocześnie zjeść obiad, nie daj Boże, 50 osób. I w tym momencie, kiedy święty Paweł mówi o Chrystusie, który jest ponad wszystkim, nie może się powstrzymać i musi dodać: Bóg błogosławiony na wieki. To nie jest o Bogu, o którym on sobie przypominam. On mówi o Chrystusie, którego nazywa Bogiem błogosławionym na wieki. I teraz to amen jest też niesamowicie ważne. Dlatego, że czasami my słyszymy, jak ktoś kazanie na przykład głosi i powie na końcu amen, tak? Bo amen oznacza, że ja się zgadzam z tym, co zostało powiedziane. Czyli czasami ksiądz się zgadza sam ze sobą. Żydzi tak nie robią. Nigdy Żyd nie powie sam do siebie amen. Jest nawet takie błogosławieństwo na mycie rąk, tak? Kiedy Żydzi umywają ręce, odmawiają błogosławieństwa. Jeden Żyd umywa, a drugi stoi obok i słucha. Jak ten skończył, to mówi amen. I z powrotem. Tamten teraz mówi błogosławieństwo, a ten powie amen. Oni ze sobą nawzajem się zgadzają. I teraz, dlaczego święty Paweł napisał tutaj amen? Otóż, w liturgii żydowskiej, kiedy pojawia się słowo amen, bardzo często jest poprzedzone słowami we imru, czyli teraz powiedzmy amen, tak? Czyli Żyd coś czyta, mówi we imru, a wszyscy amen. I właśnie tutaj święty Paweł tego chciał, to chciał osiągnąć, żeby ktoś, kto będzie czytał jego list głośno w zgromadzeniu wierzących, żeby w tym momencie zabrzmiało to amen. W ten sposób. Chrystus według ciała, który jest błogosławiony, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I o to chodzi. W ten sposób święty Paweł nie tylko sam wyraża swoją wiarę, że Jezus jest Bogiem błogosławionym na wieki, ale zmusza wszystkich, kto słucha jego listu, wyznać tą wiarę w tym miejscu. Więc powiedzmy jeszcze raz, ale głośno: Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki.